Cześć, z tej strony wasz kryptogórnik Baksik. Słuchajcie, po ostatnim materiale części 12, która pojawiła się nie tak dawno na kanale, dość duże dostałem zainteresowanie z waszej strony na ten temat, który tutaj poruszyłem, bo było tu w tym materiale przedstawione informacje, jak ustawiać w HiveOS-ie do platform NightHash'a i ProHashingu, akurat dla przykładu dla Radeona Koparek. No, Dajir Hashimoto tutaj skupiłem się na tym algorytmie, żeby sobie tam każdy mógł to ustawić. Ale dość dużo dostałem właśnie informacji od tutaj w komentarzach od oglądających, jak i też oczywiście dostałem informacje, moi drodzy, od wielu, wielu osób, z którymi współpracuję i pomagam na Discordzie, żeby ten materiał dość mocno, inaczej jeszcze rozszerzyć i dostosować do potrzeb dla was tutaj, żeby was podszkolić. Dość chyba dobre to są informacje jak dla mnie, bo przede wszystkim no, cenię to, że oglądacie, zwracacie na wiele rzeczy uwagę i zgłaszacie to i na bieżąco. Dość dobrze, bo ja nie wszystko może zauważam. Dla mnie pewne rzeczy są bardzo proste i klarowne i nie muszą być jakieś tam zawiłe, a dla was no macie jakieś problemy. Nawet po tych materiałach, co zauważyłem, co ostatni właśnie ten numer 12 się pojawił, ta część, to no jest problem, że no jeszcze patrząc na ten materiał, nie wszyscy sobie mogą przyswoić i ustawić te swoje koparki. Więc postanowiłem, że podzielę te materiały, poszerzając ten temat dość dużo. Osobno zrobię dla NightHash'a platformy, dla wszystkich tych, moi drodzy, tak jak widzicie, tu algorytmów odświeżymy, bo jest tych algorytmów troszkę dla kopaczy na GPU i można by sobie tutaj coś właśnie pobawić się w te ustawienia, żeby wam pokazać to. Osobno będę robił cykl kolejny, tak będzie taka seria w sumie, bo cykl to mamy ten, co mamy obecnie, tylko będą serie takie właśnie zrobione, czyli będzie seria dla NightHash'a platformy ustawień dla poszczególnych algorytmów i dla ProHashingu oczywiście. ProHashingu jest dużo mniej niż NightHash'u, ale też chcę pomóc wam, żeby to poustawiać. Będą materiały krótsze, nie chcę was męczyć tymi długościami tych materiałów filmowych, które robię tam ponad godzinę, bo no oczywiście to pewnie jest potem znużenie przy oglądaniu. A teraz po prostu staram się, będę po prostu skupić na pewnych dwóch, trzech i kolejny odcinek. To więc nie przedłużając, czym się dziś zajmujemy? Zajmiemy się materiałem tak na NightHash'u, platforma. I tak jak tu widzicie. I będę dzisiaj po prostu od nowa zacznę tak. Dajir Hashimoto opowiem, jak ustawić. Lyra 2, Rev 2 wersja, żeby ustawić koparce sobie. Dziś skupimy się na koparkach GTX-ach. Ale to tak jak powiedziałem, no, nie będę dyskryminował Radeonów. Kolejny materiał też będą Radeony. Co jeszcze wam pokażę? I X16R wydaje mi się takich z tych żeby to ustawić. I chyba zobaczymy, no jeśli jeszcze czas pozwoli, ten materiał nie będzie długi, to jeszcze może coś dorzucę. Okej, okay. Nie przedłużając, skupiamy się na Dajir Hashimoto. Wracam z powrotem na moją tutaj kopalnię i co robię? No wejdę sobie w tam moją jakąś kopareczkę przykładową, żeby tutaj podziałać. No dziś może nie będziemy pracować na Radeonach, zajmiemy się to od strony na GTX-ach. Wezmę sobie może jakąś koparkę tutaj. No tu jest akurat 6 kart 1050 Ti. No słaba koparka, jak sami zauważacie. Ale dla przykładu, no to tylko wam pokażę, o co chodzi, żebyście wiedzieli, jak to ewentualnie sobie poustawiać. Wrócę sobie tutaj do moich sporozem ustawień. Wejdę na gotowca. I w tym przypadku weźmiemy z powrotem na ten algorytm, jest ETH. Rozszerzę to, żeby wam pokazać, co tutaj trzeba ewentualnie zrobić. Czyli mamy tak, wpisujemy sobie tutaj NightHash. O, wybieramy sobie, moi drodzy, NightHash ETH, żebyśmy tutaj sobie znaleźli w tych zakładkach. O, jest NightHash ETH.
portfel Nighthashowy, który mamy ten nowy wpisany depozytowy, czyli wchodzimy sobie na swój, trzeba się wcześniej zalogować na swoje oczywiście konto na Nighthashu tej nowej wersji i wchodzimy sobie na wallet i wchodzimy sobie depozyt. Pokaż portfel depozytowy i mamy ten portfel. Ja mam taki, wy będziecie mieć oczywiście swój zupełnie inny. I musi być po prostu tam wrzucony do Nighthasha, skopiowany jako do założenia nowego portfela. I to opisać go wtedy, że Nighthash portfel. Ja to zamknę. I to jeszcze ewentualnie cofnę się do tej opcji, żeby wam tutaj pokazać portfel. O, dodaj portfel. Tu wpisujemy sobie nice hash. I zaznaczamy to w tym przypadku BEMA, ale to tak jak widzicie, dotyczy do wszystkich algorytmów, jakie są w Nighthashu. I tu musimy wprowadzić sobie wallet. Ja jeszcze raz wejdę. Tak. Kopiuj. I do wallet. I tu wklej, moi drodzy. Cała zabawa już jest wprowadzona walleta. Sprawdzić, jak zawsze uczulam, żeby nie było żadnej spacji tutaj wcześniej, bo wtedy byłby niepoprawnie zapisany parametr portfela. I utwórz portfel. Ja nie będę tworzył, bo już mam, więc ja tu zanuluję to. To z powrotem wracamy sobie do gotowców i tu wpiszemy sobie nice hash i tutaj sobie eth szukamy. Jest eth oczywiście. Podajemy, przepraszam, tu portfel, Nighthash portfel, ok. I wybierz pula. I tu wybieramy Nighthash NEV, zaznaczamy Europę, zastosuj. I tu, moi drodzy, co wybieramy? Phoenix Miner. Oczywiście, czy to będą karty GTX, czy to będą karty Radeony, to jak najbardziej tylko tego minera polecam. Możecie stosować pozostałe inne też przetestować. Jak macie ochotę zobaczyć, porównać sobie wyniki, czy ten miner jest lepszy, czy który jest słabszy. I wtedy będziecie mieli sami potwierdzenie tej mojej dewizji i wiedzy, którą wam tutaj przekazuję, że Phoenix Miner jest najlepszym. Zaznaczam. Tu sobie wpisujemy na przykład nazwę tego naszego gotowca. Nice hash. I tutaj dopisujemy sobie eth hash. I cała filozofia. I utwórz gotowca. Wtedy mamy ten gotowiec oczywiście już gotowy dla wykorzystania, czy to będą koparki GTX, czy Radeony. Ja tutaj nie będę tworzył, bo ja już taki gotowiec posiadam, to ja sobie to skasuję. Oczywiście zobaczcie, jest ten mój tutaj gotowy, jest już zrobione. Teraz przechodzę sobie, moi drodzy, z powrotem na koparkę. Tu mamy wszystkie wybrane. I tutaj akurat na przykładzie tej spróbujemy dwójeczki. Zatrzymujemy, bo jeśli nie kopię koparka, no to oczywiście bezpośrednio odpalamy to. Ale jak ja tutaj coś kopę, no to zatrzymam najpierw minera. Ona mi kopie tutaj na zerkpulu akurat ta koparka moja, X16S. Ale to nie ma problemu. Na chwilę na przykład pokażę wam, żeby to jak to zrobić. On tutaj musi się zatrzymać. OK. Wchodzę w zakładki gotowce, wchodzę teraz tu eth-hash, nighthash, klikam rakietę i na podsumowanie. I zobaczcie, ja już mam tutaj ustawione OC dla tej koparki, dla tego algorytmu, dlatego że no, kopałem tam już przez jakiś czas w ETH, jakiś ETH, ETC, czyli cały algorytm eth-hash. A żeby ustawić, to trzeba wejść pod skręcanie OC i tu zobaczcie sobie, tu mam ustawiony eth-hash, ale jakbym chciał dodać nowy, to konfiguruj algorytm i tu wybieram sobie eth-hash. W tej chwili ja już od razu mi przywołało samo z siebie te ustawienia, ale no tak jak mówię, no wy musicie sobie wtedy ustawić. Przy GTX-ach core zjeżdżamy poniżej zerowej wartości. Jak jest słabsza karta, to minus 30 możemy spokojnie dać. Jak jest mocniejsza, na przykład 1060, dajemy minus tam 40-50. Jak jest 1070, tak samo, minus 50-60 można to dać. Ale zegar pamięci, no to wtedy musimy tu wprowadzić, no bo eth-hash algorytm kopiemy przede wszystkim pamięcią VRAM karty graficznej w GTX-ach.
i to musimy dać na to tutaj dużo więcej. No to jak mieliśmy na Windowsie tam na przykład 700 ustawione, no to tutaj dajemy dwa razy tyle, czyli 700 razy 2, czyli wychodzi 1400. No to tu mnie jest trochę więcej, po 710 widzicie na jedną grafikę jest dane, bo tutaj, o, pisze. Zwykła ta wartość jest dwa razy większa niż widać w Afterburnerze, na przykład w Windowsie. Była 800 w Windowsie memory dane, no to tutaj dajemy 1600. Wiatraki to wedle uznania, jak tam potrzebujemy, żeby te karty schłodzić. Ja daję po 55, bo to są gamingi X-y, no to bardzo dobrze one mają system chłodzenia. I power limit, no tu mam ustawione, moi drodzy, 68 dla tych kart. A dlaczego mam tak? Ja to anuluję, bo już mam gotowca. O, już się ustawiło, zaczęło kopać. Dlaczego mam 68? No, podstawowa wielkość, widzicie, dla każdej karty to jest ta najniższa 66. No, można dać więcej, 70, 70 parę, tam 75, ale to oczywiście no, wtedy większy pobór będzie pobór prądu przez koparkę. No i zamiast dochodowość, żeby była na jakimś takim rozsądnym poziomie, no to wtedy będziemy mieli dużo słabszą. To tutaj no, 90 to jest średnia, a największa jest 113 dla każdej z kart. Ja daję 68 i żeby osiągnąć maksimum stabilności i rozsądnego dochodu. No 89, 69 z koparki, 10,50 Ti z 6 kart, no to wydaje mi się wynik bardzo dobry. Bo co niektórzy powiedziałem na ogłoszeniach, to mają 84, 85, pokazują i jakie to są mega wyniki. No, dla mnie no, to troszkę to są niskie. Kopareczka już zaczęła kopać, jesteśmy na poolu już Nighthasha i teraz sobie niech się odświeży, bo HiveOS nieraz ma takie przymulenie, że trzeba poczekać, żeby się to odświeżyła ta strona. O jest, ruszyła, działa, wszystko dalej, ok. I wchodzimy sobie, tu się zamykamy, wchodzimy sobie na dashboard. I zobaczcie, i wcześniej nie miałem żadnych, miałem 0 i 0. W tej chwili już mam jedną kopareczkę gotową i już pracuję. Tu mogę sobie wejść, odczytać informacje, ile, prawda, ona zacznie nam tu robić hash rate'u i jaką dochodowość. No, tam moja tutaj koparka dla przykładu, którą wziąłem, no niestety dochodowości to mega nie będzie miała, ale jak ktoś ma dużo lepsze, no to oczywiście będzie miał bardziej to odczuwalne i więcej zarobić sobie, skopiąc tą swoją koparką. No tu jeszcze się nie odświeżyło mi z pula, nie dostało się pełny odczyt. O, teraz widzicie, ruszyło. Jest accept speed, czyli jest i algorytm pisze Dajir Hashimoto. I już mam pierwszy odczyt na pulu, że już koparka jest widoczna. I w kopie i już idzie hash rate. On będzie się tu zwiększał, no tylko trzeba jej dać czasu, żeby ona zaczęła dłużej pracować i żeby się tam zaczęło to poprawiać te wyniki. No na razie to są mizerne wielkości, ale tak jak mówię, no niestety trzeba przynajmniej chociaż ze 2-3 godziny jej dać, żeby ona tutaj popracowała, żeby zaczęły się dopiero te wielkości poprawiać. Ale tak jak mówię, no przykład macie prosty, bardzo przejrzysty. To ona tutaj niech sobie tutaj na razie działa, a my teraz się, moi drodzy, zajmiemy z powrotem innym przykładem. Wejdziemy sobie w gotowce. Co byśmy chcieli teraz innego ustawić? Myślę, że chcielibyśmy ustawić inny algorytm na kolejnej koparce. No możemy mieć taką samą jedną i tylko na niej bazować, ale jak będziemy mieli parę koparek, no to oczywiście możemy sobie poustawiać różnie. Skupimy się na Lyra 2 Rev 2. Widzicie, no 1600 ponad minerów kopie tutaj ten algorytm. No i dochodowość mamy tak 0,0559 BTC na dobę ukopane na terach hash cały. I teraz co robimy? Co robimy, moi drodzy? Wchodzimy sobie w koparki, tworzymy sobie tutaj znowu nowy gotowiec, nice hash, tak, i szukamy sobie oczywiście Lyra. Lyra jest, Lyra, widzicie? Już przejadę troszeczkę. O, Lyra 2, Rev 2. Klikamy to. Portfel ten sam, no bo żeby nam kopało na ten sam portfel. Wybierz pool. Nighthash NEV. Tu wybieramy. Wybieramy oczywiście Europę. No bo jesteśmy Europa. W Europie mieszkamy, Europejczykami, no to Europę. Najbliżej naszego serwera. Możemy wybrać inne. Nigdy nie testowałem. Ale ja zazwyczaj wybieram Europę. Zastosuj.
I tu już nam sam, prawda, HiveOS sugeruje, co by ustawić. Czy dla AMD to będą karty, czy będzie Nvidia? No w tym przypadku dziś zajmiemy się Nvidią, czyli CC Miner. OK, zaznaczamy i wpisujemy sobie NICE hash, opis tego, NICE hash i piszemy sobie Lyra 2, wersja 2, tak żeby było skrótowo, nie musimy bardzo rozszerzać. I klikamy otwórz gotowca. Ja nie miałem tego gotowca, więc dlatego go utworzyłem. Wy też, jak oczywiście nie będziecie mieli, no to musicie go utworzyć. Teraz to już jest zrobione, przechodzimy na koparki. I tu wezmę dla przykładu kolejną koparkę. Tamta niech sobie kopię, my sobie weźmiemy tu kolejną. Tu mam akurat 6 kart 1060. Są to karty tej jedno wentylatorówki, dość, ona kopie tej chwili na Zerkpoolu Lyra 2Z, bo akurat tam dochodowość na tym algorytmie jest fajna, no to tam ustawiłem ją, ale dla przykładu ją wyłączę teraz. Zatrzymam minera. Już się będzie stopował. OK, gotowiec. Ustawiam, moi drodzy. Mamy tu Nighthash Lyra Rev 2. Zaznaczam sobie ten i biorę sobie rakietę. Klikam i czekam. W tej chwili ta koparka przestawia mi się już na kopanie na Nighthashu. Mamy gotowiec Nighthash Lyra wersja 2, Rev 2 i oczywiście portfel, wszystko jest ustawione. No teraz musimy poczekać chwilkę. Niech mi się ona odświeży. O, karty już się kalibrują. Tu OC, to oczywiście, no tu jest 1060. No to tu jest ważne, co tu bardziej kopiemy na tym algorytmie Core. No to musimy sobie ustawić to Core. No tak jak ja mam, na przykład 80 dla 1060 kart. Można dać 90, ale zależy, no czy nie karty wytrzymają tyle, to Core podniesione i czy nie będą siały błędów. A pamięci to tak delikatnie, troszkę tam możemy tylko podnieść ich moc, bo to wychodzi, że po 150 na kartę mam dane, no bo to jest razy dwa wartość, 300 łącznie. Wentylatory i napięcia to wedle tego, co tam wyjdzie na parametrach do odczytu z kart. Ja w tym zanuluję, ale pokażę wam, jak to zrobić. Konfiguruj nowy algorytm i wybieramy sobie, szukamy sobie oczywiście tego Lyra. Widzicie, jest tych algorytmów opór. Tu jest Lyra, ale sama dwójka. To nas nie interesuje. Szukamy, musi być Lyra. O, Rev 2, Rev 2. I to wybieramy. I widzicie, tu już u mnie od razu przywołało to, które mam ustawione. A u was, no to będzie puste pola i trzeba tyle, ile jest kart w koparce, tyle musicie zrobić powtórzeń i te konfiguracje sobie to utworzyć. Możecie się posiłkować moimi jako startowe. Ale oczywiście możecie potem sobie dopracować swoje własne, testując, obserwując, jak się koparka zachowuje. Ja sobie tu zrezygnuję, bo mam ustawione. I zobaczcie, jaki piękny wynik. 128, prawie 129 megaheszy w tym algorytmie. I koparka już pracuje. Już wszystkie karty, ok. No ja mam standardowo, to jest po 60 na kartę mam, a średni mam 120. No mam ustawione po 73. No wybrałem taki kompromis odnośnie prądu, no żeby jak najniższy prąd był, a jak najlepsze efekty. No to można tu ustawić 75, 77, no to pewnie byłoby i hash rate byłby lepszy, bo wtedy by się poprawiły wyniki. Ale no tak jak mówię, ja no muszę szukać oszczędności, no bo tych koparek troszkę mam, więc no żongluję tymi ustawieniami tak, żeby ten prąd obniżyć, ten hash rate też jakiś tam optymalny sobie zostawić. I wchodzę sobie, moi drodzy, tutaj na dashboard swój. Zobaczcie, pojawiły się dwie koparki. Przed chwilą była jedynka, a w tej chwili mamy dwie. Aktywne rigi 2. I w tej, tutaj sobie go to ring manager. I zobaczcie, mam czwórkę koparkę i tu drugą koparkę. Na czwórce mam wpisane, zaraz się pojawi, jest Lyra 2 Rev 2. I już się pojawiło, że już kopię i hash rate pierwszy odczytowy jest. Nie ma tyle, co jest na koparce, ale to są pierwsze dopiero. Oczywiście za krótko pracuję. I tutaj jakoś już mam przybliżone, że taki będę miał profit z tych dwóch koparek wstępnie po pierwszych odczytach. No nie ma jakiejś szału, bo 4 wychodzi złote z groszem, ale to mówię, to trzeba poczekać przynajmniej 2 godziny, żeby to dopiero zaczęło być realne do mocy waszej kopalni, tych koparek, ile tam będzie pracowało.
Tu na drugą se kliknę, to mamy widzieć Dajir Hashimoto, czyli tamta, która pierwszą uruchamiałem, już ona sobie tutaj ładnie kopie. No tylko to jak jest, jeszcze ten odczyt jest słaby, bo tam było 89, pokażę z powrotem. Przejdę sobie na tą moją koparkę. Dwójka. O, jedna karta coś się wysypała. To 74. No to trzeba jej zrobić co? Najlepiej, moi drodzy, zrobić jej tu. Młoteczek, cały ten kill-off i zrestartuj minera. I czekamy chwilę. I wtedy od nowa się koparka skalibruje. Bo nawet może fajnie, że ten taki problem się pojawił na żywo, to wtedy będziecie mogli sobie od razu zobaczyć, co zrobić, jak taka sytuacja się pojawi. I czekamy, ona się w tej chwili restartuje miner cały i koparka powinna się na nowo ustawić karty. Ważne, żeby pracowały nam wszystkie stabilnie karty i żebyśmy nie tracili tej mocy jej, jaka tutaj jest na tych koparkach. Odświeżmy. Jeszcze. O, jest. Miner restart 5 sekund. Zobaczymy. OK. Karty się wyłączyły. Tak jak macie tutaj to wszystkie puste kratki, to nie znaczy, że się coś zepsuło, tylko w tej chwili karty się wyłączyły i restartuje się miner. Odświeżamy od nowa. No. Aha. Zaraz zobaczymy, co się tu wydarzy dalej. Bo coś już się dzieje nie tak, jak powinno się dziać. Odświeżam. O, nie. Ruszy chyba. Ruszy poprawnie. Ja to wszystko kasuję. Nie chcę mieć tutaj tej linii koment z różnymi śmieciami zapisanej. A wy jak chcecie, no to możecie to zostawić. No jak tam wedle uznania. No jest. Z powrotem ruszyły mi wszystkie 6 kart. I teraz powrotem ruszymy sobie na tutaj, na Dajir Hashimoto i zobaczyć w ogóle, co się tu dzieje. O, już się odświeżyło. Mamy 88,900 z groszem megahesza. No to czyli już koparka zaczęła pracować bardziej realnie do tego, co jest na koparce. A tutaj na dashboardzie mamy dwie aktywne koparki i już nam tutaj zaczyna pojawiać się statystyka wstępnego zysku, jaki nam przyniosą te dwie koparki. No tak jak widzicie, no w tej chwili w przybliżeniu 4,93. Szału nie ma na dobę. Tylko tak jak mówię, no to jest dopiero wstępnie. Lyra już nam się podniosła. Widzicie, 123 megahesze mamy po 6 minutach pracy na poolu. No ten algorytm może nie jest mega jakoś najlepiej dochodowy, ale jeśli ktoś lubi mieć troszkę tam pokopane czegoś trochę i tu, no to ja mówię, ja stosuję strategię, że nie wrzucam wszystkich koparek na jeden algorytm, tylko rozkładam koparki na wiele ciekawych algorytmów na danym tutaj akurat nighthashu i wtedy sobie dobieram. No tak jak tutaj mamy Lyra, robiliśmy Dajir Hashimoto, to mamy już dwa algorytmy opanowane, no to tutaj tak jak widzicie, no najwięcej jest dochodowości na Dajir Hashimoto. I teraz co się zajmiemy? Kolejnym algorytmem zrobimy sobie X16R. Też ponad 4400 minerów kopię. No dochodowość no tutaj nie jest jakaś mega, ale ktoś jak ma słabszą koparkę, a chce coś tam pokopać z tej X16R, bo na przykład będzie miał karty 3-gigowe, no 3-gigowe właśnie karty, to wtedy tylko X16R można to kopać na 1060 3-gigówkach. I tu akurat no, ta koparka by się tam mogła nam tutaj opłacić do kopania na tych 3-gigowych kartach. Ale tak jak mamy mocniejsze karty, no to możemy żonglować całej plejady tych algorytmów. To teraz zajmiemy się tym X16R. OK, za bardzo daleko wyszedłem. I to zrobimy znowu na przykładzie kolejnej koparki. Tylko najlepiej najpierw zobaczymy, czy mamy gotowca zrobionego. Ja mam zrobionego. OK, ale zrobię wam dla przykładu, pokażę. Wpisujemy sobie tu nice hash i tu jedziemy sobie, moi drodzy, szukamy X16R. X16R. X16. O, widzicie? Mam. Zastosuj. Wybieramy tą opcję. Wybierz portfel. Nighthash, ten portfel nowy, który mamy depozytowy. Tu wybierz pula. Nighthash NEV. Wybieramy Europa. Zastosuj.
i wybierz minera. On podaje, że CC miner. Tu raczej bym proponował sobie pokaż wszystkie, bo do X16R, no to akurat CC miner bym powiedział, że nie jest najlepszy z minerów. T-Rex, ten miner jest najlepszy. I ten wybieramy sobie, T-Rex miner. Do kopania X16R, do X16S, bardzo dobry miner właśnie. T-Rexy są bardzo świetnym minerem. To tylko wystarczy to wybrać tu i już nie musimy tu nic ustawiać, bo tu już jest wszystko ustawione, skonfigurowane tak, jak powinno być do kopania. Chyba, że jeszcze zobaczymy. Walker name. No jeszcze zobaczymy. Zaraz sobie, wiecie co, porównam do mojego gotowca, żeby was nie wprowadzić w jakiś błąd. Aha. Czyli mamy wall, URL i to wprowadzić. W porządku. To już wam pokazuję, co trzeba zrobić. Wchodzimy sobie, jak ustawiliśmy tego T-Rexa, ustaw parametry i tak jak jest X16R i tu wybieramy sobie. Najeżdżamy tylko na te, podświetlamy to, klikamy lewym przyciskiem myszy i mamy to już wprowadzone do tej tabelki. Nie musimy tego wpisywać. Adres pula to też najechać myszką, lewy przycisk URL i hasło tak samo. Najechać myszką, lewy przycisk Walker Name. Koniec. Cała zabawa. I to zastosuj. I to sobie wprowadzamy. Będzie nice hash. Hash X16R. I utwórz gotowca. No ja mam już, widzieliście tutaj na przykładzie moim, mam utworzonego, jest gotowiec zrobiony. To ja sobie tutaj anuluję, jak i też tego gotowca mojego tu przykładowego kasuję, nie będę utworzył. Wchodzimy na koparki. Wybieram tutaj kolejną koparkę. Zatrzymuję pracę, bo gdzie indziej ona w tej chwili kopie. Zatrzymam sobie minera. Też kopię X16R, tylko że na zerg poolu akurat ja kopę teraz cały czas. Chwilę damy jej, żeby ona się zatrzymała. I już zaraz się przestawimy. Wchodzimy w gotowce. Szukamy sobie X16R. Jest gotowiec X16R. Naciskamy sobie tą rakietkę. I czekamy. Koparka musi się przestawić na tego pula i ustawić sobie parametry kart. Jeszcze chwila. OK. Już pisze, że config się uruchomił. Czekamy, niech się odświeży. Już ruszyła. Dość szybciutko, dość ładnie. Od razu się ustawiła na Nighthasha. To sobie skasujemy. I teraz co? Ocena zinteresuje. Jak będziemy mieli pierwszy raz to kopanie tego algorytmu, wchodzimy w podkręcanie OC. Ja już tu mam ustawione gotowe, ale pokażę. Konfiguruj nowy algorytm. Tu wybieramy sobie, szukamy X16R. Według tych wszystkich rozpisek, tych algorytmów, musimy znaleźć ten właśnie, który nas interesuje. X16R. Żeby nie pominąć. Jeszcze. Są X-y, ale nie te. X16S. R, przepraszam, Boże. S-kę to nie, bo R-kę kopiemy. Jest inny, X22, to nas nie interesuje. Jeszcze. RT też nie. Musi być samo R. Mało, gdzie to się tu znajduje? Jest tak rozpisane, że wow. No nie, gdzieś przejechałem widocznie. Poczekajcie, wrócę. RTS. O jest, R. X16R. Zaznaczam to. I tu ja przywołało mi od razu moje ustawienia, które już mam ustawione. Wy będziecie mieć na pewno puste pola i trzeba prowadzić. No, dla 10 50 Ti kart, no to mam po 85. Dla 1060 też może być 90. Dla 1070 też 95 do 100. No zależy jak karty wytrzymają, jakie parametry, bo tu kopiemy
i Core, i pamięciami memory też, no, łącznie obydwoma parametrami kopiemy i tym algorytmie. I tutaj mam pamięci po 700 razy 2, bo tak jak mówiłem, w Windowsie było 700, a tu jest razy 2, to po 1400 ustawione. Wiatraki mam też po 55 i waty to mam ustawione po 68. No i wtedy spisz zastosuj. Ja anuluję, bo ja mam ustawione już to. To tylko wejdę sobie tu oczywiście o. I już mam cały czas koparkę, już pracuje. 68 W, memory 1400, 85 Core, fan 55. Najniższe na kartach mam 66, czyli tylko o 2 W więcej dałem, żeby karty stabilnie kopały. Pewnie jakbym dał 75, no to pewnie byłby jeszcze lepszy tutaj parametr hash rate'u. Ale dobrze, mnie to wystarcza, żeby spokojnie sobie pracowała, a nie brała mega prądu. I teraz co robimy? Wchodzimy sobie więc protem na Nighthasha, mamy trzeci rig. Widzicie, trzy aktywne. I teraz co? Wejdziemy sobie w tu mining cały menadżer i tu co mamy? Mamy już następną koparkę. Tu pisze, że nieznany rig, dlatego że nie rozpoznało nam poprawnie do końca nazwy koparki, bo tam nie wprowadzaliśmy, tylko żeby ona se przywołała z koparki. Ale nieraz może być tak, że to nie będzie widziało do końca, bo to wszystko zależy od danego minera, którym kopiemy. I jeden odczytuje poprawnie, a inny na przykład widzą to inaczej. To nie ma się tutaj czym zrażać i bać się, że coś jest źle. Jest wszystko poprawnie, tym się nie zajmujemy, nie przejmujemy. Ważne, żeby ona była widoczna. Tu jest Dajir Hashimoto, to które nam wcześniej kopało. Nie wiem, czemu taki jest odczyt, zaraz sprawdzimy. Moi drodzy, teraz cofniemy się do tego drugiego. O, jest X16R. No już mamy, że 4 minuty pracuje i mamy w tym algorytmie już zaczęła nam ona kopać. No jeszcze pierwsze jakieś tam symptomy przeliczań, no są dopiero niewielkie, bo 5 ponad złote wychodzi. No to musi poczekać. Zaraz, moi drodzy, sprawdzimy, co się dzieje na tej dwójeczce. No dobrze jest, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. 89 hash rate'u, czyli to był ten Dajir Hashimoto. A tutaj, moi drodzy, mieliśmy na tym, może 43. No to mówię, no to trzeba po prostu być cierpliwym, bo to są przeciętne parametry, które są obliczane na poolu i one nie do końca zawsze się w 100% zgadzają tym, co koparka nam kopie w czasie rzeczywistym. I no to jest naturalne, no trzeba na to patrzeć sobie, sprawdzać, czy wszystko jest dobrze, czy koparka gdzieś się nie wysypała jakaś karta, czy gdzieś się tam nie dzieją jakieś błędy, żeby tutaj jak najmniej było tych takiej literki R, rejectów, powtórzeń. Starać się ustawić tak koparkę, żeby tych rejectów no, zniwelować do zera, o ile się uda wam, ale no, czy jak już nie, no to chociaż obniżać do maksimum, żeby ich nie było wiele. Nie przesadzać za bardzo z ustawieniami, nie wiadomo jak bardzo kręcić te parametry kart, bo to nie wpływa na waszą mega wydajność, bo więcej jak będzie powtórzeń i zawisów koparki, to zamiast kopać, to ona będzie więcej zużywała prądu, nie kopiąc wcale. I do czego teraz zmierzam? Wejdźmy sobie na tą czwórkę, która moja kopała to tego Lyra. Mamy 129, karty pięknie kopią. Mamy 100% akceptacji. Wszystkie potwierdzone pakiety 92 są od tego czasu, kiedy została uruchomiona. No jest wszystko w porządeczku. Koparka pięknie śmiga sobie i kopie. A teraz wejdziemy sobie, moi drodzy, na tą jedynkę. Tak samo tutaj mamy tego X16R. 8 kart u mnie na koparce jest zamontowanych. Wszystkie ładnie pracują. Mamy 100% akceptacji, 93 powtórzenia, nie powtórzenia, tylko potwierdzenia pakietów, które wykopała. Powtórzeń rejectów brak, czyli nic, nie ma żadnych błędów. Stabilnie sobie pracuje, kopię w tym algorytmie. I jeszcze raz wchodzimy sobie na dashboard. Odświeżamy. Trzy koparki pracują. Go manager. No już mamy 7 zł. No szału nie ma, ale no cóż, takie są dzisiaj przeliczniki. Bo wystarczy sobie wejść na What to Mine i mamy 10,50 Ti, 8 kart. Zaznaczam, to wszystkie mam zaznaczone. Koszt prądu po 15 groszy, 15 centów, czyli to wychodzi około 60 groszy, tak jak taryfa jest u nas w Polsce. Kalkulator. No to widzicie, że nawet przy ETH, gdybyśmy kopali tego Dajir Hashimoto, nawet na ETH-u, to jesteśmy na minusie. 0,51 dolara, czyli pół dolara na minus dokładamy do biznesu.
ale tak jak powiedziałem, jeśli ktoś ma tańszą taryfę, to wtedy zmienia się postać w ogóle dochodów. Jeśli ktoś ma jeszcze do tego panele, oczywiście jakiś albo prąd, no, jakieś innych formy rekompensaty, że na przykład, no nie wiem, na firmie gdzieś, czy ma gratisowy jakiś, czy u kogoś gdzieś tam jest możliwością, że ma w kosztach czynszu, najmu ten prąd, no to wtedy to jest $1.50 czy $1.52, no to ma już ten czysty pieniądz, który jemu schodzi z tej koparki. Nie jest to jakieś tam nie wiadomo jakie wielkie wielkości, no ale koparka też 1050 Ti, no nie jest jakaś mocna koparka. Teraz robimy sobie dla 1060 porównanie. Wszystkie algorytmy zaznaczone, prąd i tak samo jest 0,15 centa, kalkulator. I tu mamy, zobaczcie, w Zhashu ona się bardziej sprawuje, najbardziej. Oczywiście dochodowość również na minusie, co karty 1060 są dużo lepsze od 1050 Ti, ale też no, zarabiać nie zarabia jakoś, żebyśmy mieli. Tylko tyle, no i tak jak powiedziałem, jakbyśmy byli ten prąd tańszy, no to bylibyśmy już po ten $1.91 do przodu i bylibyśmy na czysto. Czy w ETH bylibyśmy po 1,84, 83 na Nighthashu kopiąc. Bo możemy to, jakbyśmy kopali pojedyncze coiny same, ale potem musimy je wysyłać, wymieniać i dopiero żebyśmy dostali te na BTC, wymienili, czy no, na, mogli sprzedać gdzieś na jakieś giełdzie. A tu kopiąc na Nighthashu dostajemy oczywiście rozliczenie, wejdę na wallet, dostajemy już rozliczenie w czystym BTC. O, w Bitcoinie. I teraz jakbyście chcieli, to możecie sobie to wymienić, tego BTC, zrobić wymianę na Ethereum, na Ripple, na Bitcoin Cash'a, Litecoin'a, Zcash'a. Wystarczy sobie, moi drodzy, wejść Exchanges i sobie zaznaczyć, na przykład wezmę sobie 50% mojego tutaj salda i chcę wymienić na Litecoin'a. To wychodzi mi, widzicie, tyle Litecoin'a bym dostał. Albo mogę sobie to wymienić na Ripple. O, to mam 158 Ripple. I za to sobie zapłacę fee 0,5%. Wydaje mi się, że dość rozsądna kwota, nie ma jakiejś takiej dużej opłaty. Po co wysyłać na giełdy, coś tam kombinować, kiedy można to spokojnie zrobić sobie na Nighthashu. I potem sobie normalnie wypłacam, te Ripple wypłacę sobie na oczywiście na konto walleta swojego, też oczywiście Ripple. Nie na BTC, tylko na Ripple musimy wysłać. Ale tu ja nie będę robił żadnej wymiany, no bo w tej chwili no, zbieram po to, żeby mieć BTC. Wejdę jeszcze raz dla pokazania. No już jest ponad 7 zł. Pokazuje mi ta koparka. Już się odświeży. To jest akurat lira. Tak, lira ma 122. No tu widzicie, mamy wykres. Ona tutaj zaczyna coś kopać, coś pokazywać nam parametry. Dopiero no, musi pokopać, mówię, 2-3 godziny to jest murowane, żeby dopiero to wszystko ruszyło poprawnie. Teraz wejdziemy na kolejną koparkę, sprawdzimy. No to mamy ten Dajir Hashimoto, 6 kart, 1050 Ti. No to tak jak widzicie, no, na balansie dopiero 181 tam Satoshi ukopane. No dopiero się rozkręca, 16 minut pracuje. I teraz wejdę na ostatnią koparkę, to było X16R. No to tutaj też no, 46 MHz odczyt ostatni. I tu mamy 37 Satoshi, no ale dopiero 10 minut pracuje. No to jest, tak jak powiedziałem, 2-3 godziny trzeba poobserwować, zostawić te koparki, patrzeć, co się na nich dzieje i jak one zaczną już później mieć tą dochodowość tutaj na Nighthashu. No to jeśli już zmieniło, że już mam ponad 8 zł, no z 3 koparek. No, no koparki może nie najmocniejsze, ale no, cena zyskowności no też rewelacyjna nie jest. Dobrze, moi drodzy. Nie przedłużając, nie chcę tego materiału przeciągać. W tym materiale się skupiliśmy na trzech algorytmach, czyli skupiliśmy się na Dajir Hashimoto, skupiliśmy się na Lyra 2, Rev 2 i skupiliśmy się, moi drodzy, na X16R. Kolejne materiale będą kolejne algorytmy i jak najbardziej będzie ten temat cały czas rozwijany, żeby Was tutaj wiele podszkolić. Cieszę się, że oglądacie. Cenię bardzo Wasze wszystkie uwagi i komentarze. Bardzo się cieszę, że piszecie.
i będę zadowolony, jak będziecie chcieli oglądać te materiały. Ja je będę starał się teraz skracać, nie przedłużając, żeby was nie nudzić tymi materiałami. Więcej merytorycznego tutaj opisu z mojej strony, komentarza, niż ględzenia niepotrzebnego. Na razie na tym, prawda, tych dwóch, trzech algorytmach dzisiaj się skupiliśmy. Będę już kończył ten materiał. Dziękuję za wszystko. Oglądajcie kolejne, subskrybujcie kanał, ci, którzy są nowi oczywiście, żeby mieć na bieżąco z materiałami, co się dzieje. Ściśnijcie sobie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że na przykład przyjdzie kolejny materiał. Będą teraz może częściej te materiały jeszcze tworzone. No chcę dużo, dużo wiedzy wam przekazać i żebyście byli troszeczkę bardziej obcykani już w tym temacie ustawień na HiveOS-ie. Bo HiveOS, powiem szczerze, jest mega. Polecam wszystkim naprawdę. To, co on robi, to daleko szukać innego systemu do pracy na koparkach naszych GPU. Trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco i do następnego, kolejnego materiału o HiveOS-ie. Na razie, trzymajcie się, pa, pa.